Cześć, jest poniedziałek, 7 grudnia, godzina 9 rano, a ja jestem na squashu. I nie, to nie jest coś, co robię na co dzień, tylko moja przyjaciółka po prostu męczy mnie o to od bardzo, bardzo dawna i w końcu się udało mnie wyciągnąć, tak więc dzisiaj jest mój pierwszy raz na squashu. Zobaczymy, jak mi pójdzie i w ogóle z czym to się je. Naprawdę intensywnym cardio, jakim były właśnie squash, wybrałam się jeszcze do sklepu Action, ponieważ ja zawsze widziałam na vlogach różnych osób, a szczególnie u Panny Sasny, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli to ogląda, że właśnie w Action można dorwać naprawdę super rzeczy. Po prostu czasem jak widziałam, to mówiono, kurczę, ale bym chciała mieć ten sklep u siebie w Kielcach. No i wyobraźcie sobie, że całkiem niedawno właśnie ten sklep w Kielcach otworzyli i to w tej samej galerii, w której mieści się właśnie, w której są korty do squasha, więc po grze wybrałam się do tego sklepu i nie byłabym sobą, gdybym nie wydała pieniędzy. Generalnie to nie jest sklep, do którego ja sobie mogę tak po prostu wchodzić, bo przepuściłabym tam zdecydowanie za dużo, ale to co kupiłam, to papiery do pakowania, ponieważ już mi się skończyły te, które miałam. Kupiłam jeden taki zwykły brązowy, nie błyszczący, bardzo ładny, myślę, że z jakąś wstążką czy kokardką będzie wyglądał super, a drugi taki typowo pod moją siostrzenicę z myszką Miki, chyba tu gdzieś była też myszka mini, o, chociaż nie wiem, czy to jest myszka mini, chyba tak. Także to będzie na prezent dla niej, a ten dla reszty rodziny. Jeśli chodzi o to, co jeszcze kupiłam, to mam tutaj taki bieżnik na stół. Nie wiem do końca, jak on wygląda rozłożony. Zaraz go rozłożę i zobaczę. I wrzucę go do pralki na szybkie pranie razem z tymi ściereczkami kuchennymi z wczoraj. Także będę miała taki bardziej świąteczny klimacik. Mam nadzieję, że będzie wyglądał całkiem ładnie. Kupiłam sobie rajstopy, bo ostatnio chodziłam dużo w spódnicach i okazało się, że mam tylko jedną parę rajstop, bo reszta gdzieś tam mają zaciągnięcia i tak dalej. I kupiłam sobie jeszcze taki kalendarz, zawsze chciałam taki kalendarz z takich kostek. Widziałam też ten, który ma właśnie Agnieszka, Panna Sasna, o której przed chwilką też już wspomniałam, tylko że czerwony, ona ma biały, taki typowo do odliczania właśnie do Wigilii, taki typowy adwentowy kalendarz. I też myślałam, żeby go kupić, no ale stwierdziłam, że już nie będę tak od niej ściągać, skoro ona go ma, to ja nie będę na vlogach go dodawać. Tak więc kupiłam ten, który przyda się też po prostu na cały rok, nie tylko na grudzień i myślę, że będzie super wyglądał. Gdzieś go postawię może koło książek, tak mi pasuje jakoś, żeby z książkami sobie stał. Właśnie publikuję vlogmas numer 3, czyli z 5 i 6 grudnia i klikamy publiczne, gotowe, zapisz. Tak więc zapraszam na kanał na najnowszy vlogmas. Poniedziałkowa kawka wypita, więc trzeba zbierać się do pracy. Dzień dobry. Witam Was jeszcze z łóżka w wtorkowy poranek. Mamy dzisiaj już 8 grudnia, a ja sobie uświadomiłam, że jeszcze nie otworzyłam pudełeczka z 7 grudnia.
Więc teraz otworzymy obydwa. Tu jest moja świąteczna piżamka w ogóle. Dobra, otwieramy. Co jest w siódemce? A w siódemce kolejna pomadka, również bardzo ładna, taki brudny, zgaszony róż, też kolor, który ja bardzo lubię i na pewno będzie mi odpowiadał. Także bardzo fajnie. I otwieramy ósme pudełeczko. Tylko schowajmy najpierw to. Nie wiem, czy są tu jakieś numerki albo nazwy tych pomadek, może bym wam je pokazywała, jak prawdziwa kosmetyczna youtuberka po prostu. O, proszę bardzo. To jest nazwa tej oto pomadki. No i mam już tutaj ósemeczkę. Patrzymy, co jest w środku. A w ósemce taka oto paleta cieni do powiek. Już prawie połowa grudnia, a ja mam dynię, bo wczoraj jak byłam w pracy, to okazało się, że jeszcze nam zostały z Halloween z dekoracji i już nie ma po prostu co z nimi robić, więc stwierdziłam, że jak się mają zmarnować, to ja wezmę i zrobimy jakąś zupę krem z dyni na dniach, także o, spoko. Cześć, jest już środa 9 grudnia, a ja jak zwykle dopiero przy montowaniu tego vlogmasa, który pojawi się dzisiaj, zauważyłam, że nie nagrałam zakończenia. Zapominam o tym, muszę sobie to jakoś, wiecie, muszę sobie jakiś nawyk taki wyrobić, żeby pamiętać, że ostatni klip to musi być moje pożegnanie z wami. Tak więc dogrywam to dzisiaj rano, zaraz dokończę montować i postaram się wrzucić dzisiaj po południu. Powinno mi się udać, mam nadzieję. W tym vlogu niestety jest dosyć mało materiału, ale jakoś tak wydawało mi się, że nagrywam dużo, szczególnie w poniedziałek, kiedy byłam na squashu. To wydawało mi się, że jakoś tak tego materiału będzie dużo, bo później też robiłam takie przebitki ze sklepu, wiecie, z dekoracjami świątecznymi. No ale przy montowaniu okazało się, że jest go dosyć mało, także stwierdziłam, że pogadam tutaj jeszcze chwilę o jednej rzeczy, ponieważ zaczęliśmy niedawno z Krzysiem moim oglądać Gambita Królowej i jak mi się ten serial podoba, naprawdę, on jest genialny. On mnie w ogóle też interesował, ponieważ ja słyszałam dużo opinii, że mimo tego, że tam są szachy, to ten serial jest super ciekawy. I jakby ja w ogóle nie miałam z tym problemu, bo dla mnie nie mimo tego, że są tam szachy, tylko właśnie dzięki temu, że są tam szachy, ten serial mnie zainteresował. Ja w szachy generalnie grać umiem, to znaczy umiem to jest tak, wiecie, za dużo powiedziane. Znam zasady, grałam parę razy w życiu, głównie z moim tatą, który właśnie gry w szachy mnie nauczył, ale to, co oglądam w tym serialu, to jest dla mnie tak emocjonujące, te wszystkie rozgrywki, te otwarcia, no... To jest szok po prostu, strasznie się wciągnęłam w ten serial, bardzo mi się podoba, bardzo też mi się podoba aktorka, która gra główną rolę, Ania, nie pamiętam teraz jej nazwiska, ale na pewno wiecie, o którą chodzi. Tak więc bardzo podoba mi się, jak ona gra, bardzo również podobają mi się jej kreacje, po prostu ta młoda lat 60. jest tak piękna, że ja oglądam i tylko się zachwycam każdym kadrem i mówię do Krzyśka za każdym razem, że Boże, jak mi się podoba, jak ona jest ubrana, jak ona jest świetnie ubrana. Także naprawdę bardzo mi się ten serial podoba. Dawno chyba żaden serial mi się tak nie podobał i tak się nie wkręciłam. Tak więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście jakimś cudem Gambita Królowej, który ostatnio wyskakuje po prostu z lodówki, to bardzo gorąco wam polecam. Nawet jeżeli nie lubicie szachów, to te szachy są tam przedstawione w tak niesamowicie emocjonujący sposób, że myślę, że po obejrzeniu tego serialu zechcecie nauczyć się grać w szachy właśnie. Ja już planuję przenieść z domu, mam taki właśnie stary komplet szachów, na którym się uczyłam grać, na którym grałam z tatą i zamierzam go właśnie pożyczyć od niego i przynieść tutaj do naszego mieszkania i pograć z Krzyśkiem, bo, no bo po prostu teraz mi się strasznie zachciało grać w szachy. No dobrze, to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie i do zobaczenia już za 2 dni w kolejnym vlogmasie. Cześć!